oryginalnych. Oryginalnie, oryginale, oryginale. Oryginalna, oryginał, oryginał, w oryginale. Oryginalna, oryginalnie. Oryginalne, oryginalnych, oryginalnymi. Oryginalna, oryginalny, oryginalnie. Oryginale, oryginalna, oryginalna. Oryginalnymi, oryginalnie. Oryginał, oryginalnych. Oryginalnych, oryginalnymi, oryginalna, oryginał, oryginalnymi, oryginalnymi, oryginalnie, oryginał, 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 oryginalnie, oryginalnymi, w oryginale, oryginalnych, oryginalna, oryginalnych, oryginalnie, oryginalnie, oryginalne, oryginał, oryginalnie, oryginale, oryginalnie, oryginalnymi, bez oryginału, oryginalnych, oryginalnych, oryginale, oryginale? Oryginał, oryginalność w oryginale, oryginalna, oryginalnie, bez oryginału. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku 1000 Pif i Napraw. Pewnie zastanawiacie się, co ja w tej chwili tutaj robię. A no słuchajcie, wyczerpuję mój dzienny limit słów, odmiany słowa oryginał, oryginalność. A to dlatego, bo motocykl, który chcę wam dzisiaj pokazać, jest całkowicie zachowany w oryginale, więc żeby się nie powtarzać, usunąłem już z mojego słownika dzisiaj słowo oryginał, ja ani razu więcej go nie użyję. A chciałbym wam pokazać WS-kę, która jest zachowana w stanie po prostu wzorowym. Dlatego w tym momencie otwierajcie browarki i lecimy z odcinkiem. Proszę, taką piękną wieśkę M06B3, czyli najbardziej popularny model WS-ki, przygotowałem dla was dzisiaj. Chodźcie, zobaczycie go sobie za chwilkę z bliska, ale żeby już się nie powtarzać, bo już dzisiaj na początku odcinka zbyt wiele razy wypowiedziałem to słowo, ten motocykl nigdzie w żadnym stopniu nie był zmieniany. Tutaj wszystko jest tak, jak fabryka wypuściła, więc nie będę się powtarzał, tylko po prostu wszystko to zobaczycie, łącznie z lakierem na tym motocyklu, jest takie, jak być powinno. On nie był nigdzie lakierowany, jest dokładnie taki, jak wyjechał z fabryki w Świdniku w roku 1983 w listopadzie. Tak, bo ten motocykl jest z listopada, jest z pełnymi dokumentami, o czym jeszcze później. I jeżeli miałbym wam przypomnieć, jak się sprawdza, z jakiego miesiąca i którą dokładnie sztuką jest dany egzemplarz, to chodźcie, pokażę wam tabliczkę znamionową. Proszę, tutaj macie, jak widzicie, wybite końcówkę rocznika, czyli 83, 1983. Natomiast z drugiej strony tabliczki macie takie tajemnicze numerki. Tutaj w tym przypadku, nie wiem czy to będzie dobrze widać, tutaj, o tu jest 11, która oznacza miesiąc produkcji. Natomiast tutaj macie 1888 i ten numer oznacza, którą kolejną sztuką w danym miesiącu jest ta WS-ka, czyli to jest 1888 sztuka wyprodukowana w listopadzie roku 1983. W ten sposób, w bardzo łatwy sposób możecie sobie sprawdzić swoje B3-ki, dokładnie z jakiego miesiąca są produkcji danego roku i którą konkretnie są sztuką, którym numerem takim porządkowym są. Taka ciekawostka, już kiedyś wam o tym wspominałem, ale rzadko w sumie się o tym jakby przypominam, więc możecie sobie to sprawdzić, ci, którzy nie oglądali wszystkich odcinków wstecz. WS-eczka naprawdę prima sort, aż miło popatrzeć, rzadko się widzi takie egzemplarze, bo jakby takich, wiecie, odrestaurowanych, wychuchanych jest naprawdę sporo. I muszę wam powiedzieć, że ten konkretny egzemplarz, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem na zdjęciu, to uznałem, tam jakaś taka B3-ka odmalowana. Malowana na pewno, no nie? Ale podesłałem te zdjęcia jeszcze mojemu szwagrowi i on dostrzegł coś, czego ja nie zauważyłem. On dostrzegł tutaj, że ten lakier jest jednak oryginalny. Kurwa, znowu powiedziałem oryginalny. Dobra, cofam to, tego nie było. Że tutaj jest lakier taki fabryczny, że ona jednak nie była nigdzie malowana i że może warto by się po nią przejechać, zobaczyć, jak ona wygląda w rzeczywistości. I wiecie co? Kiedy pojechaliśmy na miejsce, kiedy ją zobaczyliśmy, to po prostu zezieleniałem cały, bo tak ładnego egzemplarza lakierniczego naprawdę, naprawdę dawno nie widziałem i aż mnie serce ukuło, że to nie ja ją kupiłem. No, naprawdę. Teraz zobaczcie sobie tutaj zdjęcia, jak wyglądała w dniu zakupu. A tak właśnie prezentuje się teraz, dzisiaj. Minęło chyba od tamtej pory jakieś 3 lata. Myślę, że tak, chyba na jesieni będą 3 lata od momentu zakupu tej WS-ki.
Słuchajcie, ona była kupiona za jakieś 5,5 tysiąca złotych, z tego co pamiętam. Coś koło tej kwoty, nie wiem, tam się mogę mylić o parę stówek. Ale cena naprawdę fajna i słuchajcie, motocykl ze wszystkimi dokumentami ze sklepu. W sensie, że faktura zakupu, karta gwarancyjna, wszystko ładnie w takim etui, wiecie jak to jest, nie? Tam, rozumiecie, nie? Są takie klimaty nieraz. Nieraz się jeszcze tak trafia. Instrukcja obsługi, no wiecie, no wszystko dokładnie tak jak z fabryki, jak ze sklepu została ona wydana. Tak została i przekazana nam. Stała ona, słuchajcie, w takim letniaku na pewnej działce, no i była po prostu mało używana. Wiecie, ile ma przebiegu? 7400 km. Dokładnie, jeszcze dwa dodać, bo te dwa nabiłem jadąc tutaj, żeby nagrać wam ten odcinek. Szkoda ich po prostu nabijać kilometrów, bo jest naprawdę ładna, ale co ja będę pierdzielił? Po prostu zobaczcie sobie ją z bliska. Tak się prezentuje naprawdę piękny egzemplarz, aż szok. Po prostu, że ten lakier to jest fabryczny lakier. Musicie mi wierzyć, uwierzcie mi, naprawdę to jest fabryczny lakier. Tutaj na boczkach ona nie była malowana. Już później, po opuszczeniu fabryki. Naprawdę ona jest tak świetnie zachowana. O, zobaczcie, tutaj nawet jest taki odprysk, taka rdzawka. No, w końcu znalazłem jakąś rdzawkę na niej. Jakiś ubytek lakieru. Widzicie, to wszystko świadczy o tym, że to jest naprawdę lakier taki, jak być powinien. Boczki są całe pomarańczowe, od wewnątrz też. Zaraz sobie to zobaczymy, zajrzymy sobie w ogóle pod siedzenie, zobaczycie, jakie tam fajne skarby się znajdują. Jest zarejestrowane obecnie na zabytek. Taka była wola właściciela, żeby stała się zabytkiem. No i może słusznie, czemu by nie. Chociaż na białe tablice też by się dało ją zarejestrować. Zobaczcie, tutaj kolejna taka przecierka, jakaś rdzawka. Wiecie, ona oczywiście po zakupie została wypolerowana. Aż tak ładnie by się nie zachowała. Przeszła polereczkę, ale zobaczcie, na przykład przedni błotnik. Kurda. Prima sort. Naprawdę coś wspaniałego. Mówię wam, tak mi się zrobiło przykro, że ona nie jest moja. Znaczy jest, no u mnie w rodzinie jakby, no nie? Ale nie stanowi mojej własności i to jest w ogóle co ciekawe, muszę wam powiedzieć, to jest pierwszy motocykl na tym kanale, który wam pokazuję, który nie jest mój. Także tak. Także to nie jest jakby mój motocykl, szwagra, tak, no ale pozwolił, żeby pokazać, to pokazuje, nie? No i dobra, słuchajcie, lećmy sobie tradycyjnie od początku, czyli od przedniego koła. Zwróćcie sobie uwagę w ogóle, w jak fajnym stanie zachowały się obręcze kół. Zwykle przecież obręcze kół w WS-kach są takie już pościerane, właściwie resztki tylko farby na nich zostają. A tutaj zobaczcie, w jak doskonałym stanie są obręcze, jak w ogóle ładne są szprychy, te nyple. No i w ogóle jak na przykład wygląda bęben hamulcowy. Zwróćcie sobie uwagę tutaj w środku, jakie żywe jest jeszcze to aluminium. Ono się jeszcze tak mieni. Tutaj widzicie, jeszcze tak jest, odbija powiedzmy światło, nie? Jakby tutaj jest takie żywe, taki naturalny jest ten odlew, nie jest jeszcze taki zaśniedziały. Tak samo tutaj. Tutaj zobaczcie sobie chrom na lagach, wręcz wzorowy. Z jednej strony, z drugiej strony. Zobaczcie, sprężynka, jeszcze tutaj bardzo ładny ocynk. Takie rzeczy świadczą naprawdę o tym, że motocykl jest praktycznie nowy. Linki też fabryczne. Tutaj też piękny chrom. Zobaczcie sobie w ogóle chorągiewki. Pyk. Piękny lakier. Żadnych odprysków praktycznie. No jedynie tutaj dookoła. Tutaj oczywiście te odblaski. Święte grale. Tak, ludzie się tam swego czasu o to zabijali, bo to było bardzo ciężko dostać te odblaski do WS-ki. Ona oczywiście wszystkie je tutaj ma. Zobaczcie, z tej strony chorągiewka, też piękna sprawa, wspaniały lakier. No jedynie tutaj troszeczkę obdrapany dookoła. No i kolejny odblask, uchwyt odblasku też, zobaczcie, bardzo ładny ocynk. Lecąc w górę ukazuje nam się też piękna lampa i też to stanowi o tym, że ona jest, ta WS-ka ma bardzo mały przebieg, żeby była w bardzo dobrych warunkach przechowywana, to, że ten plastik nie jest taki wypłowiały. On jest jeszcze taki ciemny, taki czarny. I efekt taki, no właściwie mają tylko praktycznie fabrycznie nowe lampy, których jest już dzisiaj po prostu jak na lekarstwo. Bardzo ładnie to wszystko zachowane. Zobaczcie sobie tutaj w ogóle odbłyśnik. Nie ma tam w środku żadnej rdzy. Troszeczkę zaszedł tutaj w środku jakąś mgiełką, bo ona by była dzisiaj myta oczywiście. Rameczka bardzo ładna, kluczyk. Kluczyk Zelmot. No i licznik z ramką. Też pięknie to wszystko wygląda. Pięknie jak w kościele. Mamy tutaj oczywiście lustereczko na takiej sztycy, jeszcze z takim odblaskiem. Zamontowane, chromowana rureczka montowane tutaj.
przełącznik od świateł, tradycyjnie one często są takie zjechane, te przełączniki jakieś powyginane, popękane, tutaj ta śrubka często jest powyrywana, ale widzicie, tutaj jest wszystko bardzo ładnie zachowane. Manetka z lewej strony, właściwie to sama guma, bo manetkę mamy z tej strony, tutaj mamy roll gas. Wszystko bardzo ładnie, śrubki też zobaczcie, takie praktycznie, nie, ta jakaś tam odkręcana była, ta chyba jakby widać jakby nie była. Dźwignie, regulacje, zobaczcie, cbanty na kierownicy. O, tutaj wysuwa się ta podpóreczka, a z tej strony chyba w ogóle nie ma, gdzieś tam zgubiona. Trzeba będzie uzupełnić, gdzieś tam mam w gratach takie oryginalne. Koreczki, oczywiście, tutaj już zaszły jakimś takim małym nalotem rdzy. Pod spodem są, widzicie, jeszcze takie papierowe podkładki. To też świadczy o tym, że właściwie to zawieszenie nigdy nie było rozbierane. Takie smaczki powodują, że właśnie uwielbiam oglądać tego typu egzemplarze, że właśnie posiadają wszystkie takie detale, których już na pewno by nie miały, gdyby kiedykolwiek były rozkręcane. Ta właśnie takie smaczki ma i to powoduje, że po prostu... Dobra, lecimy dalej. Tutaj zbiornik, no to już z grubsza sobie go obejrzeliśmy dookoła. Tutaj ta tak zwana katedra, chociaż to nie jest katedra, to jest brama krakowska w Lublinie. Tutaj jest przedstawiona taka jakby na tej kedrze, więc też taka fajna sprawa. No dzisiaj są już robione repliki, natomiast to jest oczywiście fabryka. Żeby nie powiedzieć tego, co mówiłem na początku odcinka tak dużo. Zjedźmy sobie teraz na dół. Tutaj mamy silnik, popularna jednostka, trzybiegowa WS-ka. Zobaczcie sobie, na przykład takie rzeczy jak te gumy. Można oczywiście dzisiaj kupić nowe, ale te nowe mają jednak troszeczkę inny kształt. Nie są takie poza okrąglane, tylko idą tak bardziej w taki kancik tutaj. A taki gum dostać dzisiaj, no powiem wam, ciężka sprawa. Kopniak już nie chromowany, kopniak już to był taki zwykły jakiś ocynk, tak samo dźwignia zmiany biegów. To już są te czasy produkcji WS-ki, takie schyłkowe, kiedy naprawdę na tych motocyklach oszczędzano. I tutaj widać to jeszcze w paru miejscach, na przykład tutaj, zobaczcie. Mocowanie silnika jest tylko jedno, to idące do góry. Nie ma tej takiej kołyski tutaj, takiej blaszki idącej jeszcze do tego, do tej śruby. I to już jest właśnie taki kolejny etap oszczędzania na tych motocyklach. Pozbawiono po prostu silnik dodatkowego mocowania i to było bardzo dużym błędem, bo wtedy ten silnik był bardzo podatny na to, żeby się tutaj wyrywać w tej ramie. On jak dostawał wibracji, to te mocowania tutaj potrafiły już pękać, po prostu to mocowanie już nie było na tyle sztywne, na tyle pewne, żeby ten silnik tutaj dobrze w tej ramie leżał i to się mściło. To po prostu siadało, to pękało, ludzie na to narzekali, ale po prostu takie były te ostatnie WS-ki. No zobaczcie sobie, tutaj kranik na okrągłych śrubkach. Klakson, no już tam jakieś rdzawki ma, zwykle z tych klaksonów właśnie farba szybko dosyć odpada. Cylinder oczywiście, wszystkie pióra ma. Jeszcze jakieś nawet resztki tej farby, bo one były malowane, jeszcze jakieś resztki farby się tutaj zachowały. Zobaczcie, jaki ładny tutaj kruciec w ogóle łączący. Obejmy już nowszego typu do gaźnika i do krućca. Gaźnik tutaj schowany troszeczkę za tymi boczkami, ale coś tam widać, coś tam jest. No i tutaj już mamy pokrywę Predom Dezamet. Powiem wam, silnik w ogóle bardzo ładnie pracuje, bardzo ładnie wchodzą biegi, pali od kopa, jest w świetnym stanie, nie ma niestety plomb, szukałem tutaj, ale żadnych śladów po plombach nie ma, tu ani tu. Niestety coś z jakiegoś powodu już tych plomb tutaj nie uświadczyliśmy. Zobaczcie, opaski tutaj do tej instalacji elektrycznej, wszystko ładnie pospinane, dolinek, zobaczcie, tutaj dodatkowa jeszcze taka opaska. Piękna sprawa, naprawdę piękna, zobaczcie, tutaj w ogóle w jakim ładnym stanie jest sprężyna. Ta eska, ten drut taki do sprężyny, naprawdę kurde super, zobaczcie ocynk tutaj na przykład w tym miejscu na tych śrubach. Przecież zwykle te śruby to już są zapaćkane olejem, są zardzewiałe, no nie wygląda to ładnie, a tutaj jeszcze bardzo ładnie ta WS-ka się broni przed upływem czasu. Nawet te gumy, zobaczcie tutaj, BZP gum Bydgoszcz, niepopękane, znaczy no tutaj już jakieś pęknięcie się pojawia, ale wiecie, no to nie jest... Nie jest jakaś tragedia, jeszcze spokojnie te gumy tutaj na tym motocyklu pojeżdżą. Zobaczcie w ogóle lakier na tym secie bocznym, na tym wahaczu. Jak to wszystko ładnie wygląda. Kurczę, no to naprawdę świadczy o tym, jak ten motocykl był dobrze przechowywany. Jak ktoś o niego po prostu dbał, stał w dobrych warunkach. Na szczęście nie wpadł nigdy w ręce młodocianych tam katowników wiejskich. Nikt go nie dorwał, nikt go nie katował. Następna, zobaczcie, obręcz sobie tutaj, jaki lakier w ogóle. Piękna sprawa. W dodatku, zobaczcie, tutaj na oponie jest jeszcze taka pieczątka. Nawet się jeszcze coś takiego zachowało.
Opony też to są te 100 milki już z ostatniego wypustu. Taki charakterystyczny bieżnik znany ze wszystkich tych WS-ek. No i tutaj mamy błotnik tylny, tutaj ma jakąś taką przycierkę, tutaj też coś, jakieś odpryski lakieru. No i lampa już na takim wsporniku, na takiej esce, oczywiście odblaski. Lampa już taka popularna, ostatniego typu, ostatniego wypustu, praktycznie ostatniego. Nie, co ja pierdzielę, ostatni wypust to była taka lampa, jak już później szła w harcie, czyli taka dosyć duża, jeszcze z odblaskami po obu stronach. Ta jest taka taką przedostatnią lampą, ale też najbardziej chyba popularną, jeżeli chodzi o WS-ki. Chyba wszystkie, no bo tych chyba WS-ek było najwięcej. W ogóle muszę wam powiedzieć jako ciekawostkę, modelu tego, czyli M06 B3, wyprodukowano, słuchajcie, ponad 2,5 miliona sztuk. To był najpopularniejszy model WS-ki, jaki spotkać można było na polskich drogach. Tych motocykli, tych WS-ek w takiej konfiguracji wyszło najwięcej. Ten model był ewidentnie królem, jeżeli chodzi o polskie jednoślady. Tego autentycznie było najwięcej. Chlapacz, zobaczcie. Zobaczcie sobie, jaki chlapacz piękny, kurczę. Nawet nikt go tutaj nigdy nie przewiercił, nie dołożył mu jakiegoś odblasku. Zobaczcie, jaki piękny chlapacz w ogóle, z jakim uchwytem tutaj. Ach, ta blacha. Jako dziecko pamiętam, że wszystkie te WS-ki szanujące się, takie dziadki, co jeździły i tak dalej, wszystkie ciągnęły za sobą długie chlapacze, jakieś docięte z jakiejś gumy, z jakiegoś, nie wiem, dywanika czy z czegoś. I zawsze taki chlapacz się ciągnął za tylnym błotnikiem i często za przednim też. Zawsze te chlapacze były przyczepiane. Dzisiaj już jakoś ta moda na te chlapacze odeszła, ale kiedyś to naprawdę było tego sporo. Może dlatego, że tymi motocyklami jeździło się na co dzień, a druga sprawa to jest to, że po prostu drogi w Polsce były w bardzo słabym stanie, w bardzo słabej, no bardzo słaba jakość była tych dróg. No ja to wszystko pamiętam z lat 90., no bo to są lata mojego dzieciństwa i pamiętam właśnie, że w latach 90. naprawdę bardzo dużo tych motocykli jeździło właśnie z takimi długimi chlapaczami. Średnio mi się to zawsze podobało, ale chyba robię się stary, bo dzisiaj jak patrzę na taki chlapacz przy takiej WS, to... Nie powiedzieliśmy sobie jeszcze nic o siedzeniu. Zobaczcie w ogóle, jak ładne jest siedzenie. Ma ono oczywiście jeden defekt w postaci takiego rozprucia tutaj. Tutaj już nawet ktoś kiedyś próbował to cerować, bo są jakieś tutaj dziurki, jakieś nakucia po jakiejś igle, nitce, ale chyba nie zdało to egzaminu i trzeba będzie coś z tym zrobić. Może jeszcze raz to przeszyć, trochę podkleić. Na pewno warto to siedzenie zachować w takim stanie. Nie ma ono już listwy, tak jak miały poprzednie WS-ki, tylko już jest tutaj na takie nity. No, ja bym wolał listwę, no ale wiecie, no tak jak mówię, to już są czasy, kiedy na tych motocyklach po prostu oszczędzano, zlikwidowano aluminiową listwę, porobiono takie nity i już. Ciesz się, człowieku, Polaku. Lecąc dalej, oczywiście piękne tutaj opaski, kolejny amortyzator w znakomitym chromie. Zobaczcie nawet, jak wygląda tylna zębatka. Piękny ocynk tylnej zębatki. Tutaj napinacze łańcucha, wszystkie dystanse, tulejki. Tutaj nawet niewywalony, zobaczcie, gdyby on był jakoś często regulowany, to byłby powycierany tak jak tutaj, albo w ogóle tak dookoła. Gdyby spadał łańcuch, również ten wahacz byłby bardzo pokaleczony, a tutaj zobaczcie, tutaj tak jakby ktoś raz ustawił łańcuch i już tak zostawił i już tak jeździł. Kolejna piękna śruba w pięknym ocynku. Tutaj łezka trzymająca tłumik. Tłumik też fabryka. Ale muszę wam powiedzieć, że ten tłumik jest tak cholernie głośny. Nie wiem, z czego to wynika, bo ta WS-ka ma raptem 7400 km przebiegu, ale jest tak strasznie głośna. Nie wiem, ten wydech jakby był zupełnie pusty w środku, jakby to była zwykła rura. Ja zaglądałem sobie tam od tyłu do niego i tam jest jakiś wkład, ale dlaczego to jest takie głośne? Nie mam pojęcia. Jeździłem wieloma WS-kami trójkami, które były bardziej złachane, totalnie złachane, można powiedzieć. I miały wydechy i one nie były tak głośne jak ten. To jest, normalnie jak bombowiec, jakby leciał. Coś strasznego. Dobra, oglądamy dalej. Także tak, już rozstrzeliłem się nad tłumikiem. Patrzcie dalej, tutaj dźwignia hamulca, również te gumy BZP Gum Bydgoszcz. Tutaj zobaczcie, też tam zobaczcie, o ta śruba z tyłu, jaki piękny ocynk ma, kurde. Zawsze to uwalone olejem, jakieś zachlapane błotem, taka skorupa tam się w ogóle tworzy. No a tutaj zobaczcie te miseczki, koreczki. Osłonka łańcucha, dekiel, zobaczcie w ogóle ten dekiel od zapłonu, piękna sprawa. Zwróćcie sobie uwagę, że w ogóle tutaj kalamitka jest nawet oryginalna. Dobra, powiedziałem, miałem nie mówić, powiedziałem. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest ta kalamitka, też jest taka jak być powinna. Zobaczcie, tutaj nic nie kręcone, nie poomykane. Coś pięknego. Oczywiście zielony kabel do instalacji, tutaj kabelki do klaksonu.
Mamy tutaj znaczek PZL, troszeczkę poobdzierany, ale broń Boże go zmieniać, niech taki zostanie. To świadczy o tym po prostu, jak doskonały jest ten motocykl. No tutaj niestety kolanko ucierpiało, zrobiło się fioletowe i no nie wygląda to ładnie, ale wiecie, no kiedyś te kolanka głównie takie były. Robiły się fioletowe, tutaj mamy jeszcze kapturki na instalacji elektrycznej, nawet nie sparciały, nie odpadają, zwykle już są takie porwane, jakieś ich strzępy wiszą na tych kablach. Tutaj natomiast jest wszystko jak należy. No i co, obejrzeliśmy sobie tą WS-kę piękną dookoła, dosyć tak myślę dokładnie. A w ogóle zajrzyjmy sobie jeszcze pod siedzenie, zobaczmy, co tam się kryje pod siedzeniem. Klik. Dobra, pyk, siedzenie. O, zobaczcie w ogóle siedzenie, jak wygląda. Kurczę, jaka blacha. Coś pięknego, w ogóle te uchwyty tutaj wszystkie są. Tak samo ten bolec, tu nic nie jest wyrwane. Znakomita sprawa. O, o kurczę, zobaczcie. Pompeczka. Jest pompeczka. I są w ogóle tutaj jakieś narzędzia. Ciągniemy, zobaczymy. Myk. Zobaczcie, jeszcze jest futerał. Futerał na narzędzia, o, nawet nie zapięty. No i w środku jakieś klucze, jakby do dokręcania wydechu, do czegoś tam jeszcze. Tak, to też jest do wydechu. A ten też, no to taki jakiś tam do dokręcania na przykład ośki koła czy czegoś tam. Nawet zobaczcie, taki futerał się jeszcze tutaj zachował. Piękna sprawa. No i klik. I tyle z oglądania tego, co się dzieje pod siedzeniem. Obejrzeliśmy sobie już ją w sumie z grubsa. Może teraz wam po prostu odpalę, posłuchacie sobie, jak chodzi. Jak głośna może być WS-ka, zastanawiacie się? Pewnie nagranie tego nie odda, ale musicie wierzyć, że ona daje tutaj dobrze decybeli. No to pach, patrzcie. Że nie jest to moja WS-ka, tak niewiele brakowało, w sumie odstąpiłem ją szwagrowi, ale no mówię, cieszę się, że jest w rodzinie, że on o nią dba, że jest w doskonałej kondycji, niewiele nią jeździ, nie dobija jej zbyt wiele przebiegu i bardzo fajnie, no bardzo fajnie, naprawdę aż miło popatrzeć na takie motocykle i to są właśnie egzemplarze, które doceniam najbardziej, które nie były nigdy przerabiane, nie były nigdy rozkręcane, jakoś nadmiernie naprawiane lub nieumiejętnie naprawiane, tylko właśnie motocykle zachowane w takim stanie dokładnie, jak wyszły z fabryki. Ma on pewne takie defekty, jak widzieliście, jakieś rdzawki, małe przetarcia, no ale nie oszukujmy się, słuchajcie, to jest motocykl, który ma 41 lat? Dobrze policzyłem? Dobra, mniejsza o to. Generalnie ma dużo lat i jest dosyć starym motocyklem. To jest, wiecie, słuchajcie, nasze dziedzictwo. To są motocykle, na których kiedyś jeździła cała Polska. Do dzisiaj oczywiście zostało ich jeszcze trochę, ale trafić egzemplarz, który będzie w takim stanie, tak ładnie zachowany, jest niezmiernie ciężko i myślę, że trzeba, no, jakby zachować od zniszczenia, no, takie egzemplarze. No, takie to naprawdę powinny stać w muzeach. No, myślę, że nie jedno muzeum nie ma tak ładnej WS-ki jak ta. Powiem wam, mam jeszcze jedną WS-kę M06 B3, czyli dokładnie ten model, chyba nawet z tego samego roku,
który jest w czarnym kolorze i również jest w stanie takim naprawdę idealnym. Również będę chciał Wam ją pokazać, żebyście byli na czasie ze wszystkimi treściami, jak się pojawiają na tym kanale. Zasubskrybujcie sobie ten kanał, napiszcie w ogóle komentarz, jak Wam się ta WSK podoba, albo jakie motocykle chcielibyście zobaczyć jeszcze na tym kanale. Jest ich jeszcze dużo, mam sporo pomysłów, także na pewno jeszcze sporo ciekawych maszyn na tym kanale się pojawi. A w tym momencie co? Korzystam jeszcze z pięknej pogody, przejadę się jeszcze nią kawałek i co? I do garażu, no. Ach, piękności. Dobra, słuchajcie, dopijajcie browarki i do następnego.